Cześć, Grzesiek Sprawka, MotoGP TV. Dzisiaj omówimy szybciutko kurtkę Horizon od Shimy. Jest to turystyczny, wielozadaniowy model, nadający się zarówno na chłodniejsze, jak i na ciepłe dni. I to, co zawsze najważniejsze, czyli bezpieczeństwo. Na łokciach, na barkach i na plecach oczywiście mamy ochraniacze Armor Plus. Dodatkowo mamy zamki spinające kurtkę ze spodniami, co również ma wpływ na bezpieczeństwo. Krótki, długi zamek oraz panele odblaskowe, tak żeby nas było lepiej widać w nocy. W tym modelu również kolor dodany, ten zielony fluo, powoduje, że widoczność motocyklisty wzrasta. Bardzo fajnym i ciekawym rozwiązaniem w tej kurtce jest system wentylacji H3. Polega to na tym, że z przodu i z tyłu kurtki mamy duże wloty wentylacyjne, które w zależności od pogody możemy sobie w dowolny sposób otwierać i zamykać. Są tu takie elementy z magnesami, które łapią materiał przykrywający wlot wentylacyjny w odpowiednim miejscu. Jeśli jest zimno, możemy pozamykać sobie panele zupełnie. Zamykamy zamki do końca. Mamy normalną kurtkę z pełnego materiału i tak jeździmy, jak jest zimno. Jak jest gorąco, otwieramy sobie panele z przodu, z tyłu. Z tyłu na plecach potężny wylot wentylacyjny. Też możliwość zapięcia, rozpięcia w dowolnej konfiguracji. W środku dwie warstwy wyjmowane, czyli membrana wodoodporna, wiatroszczelna Next Dry, zapinana na dodatkowy zamek, oraz ocieplenie Heat Pro, które w zależności od tego, czy jest zimno, czy ciepło, wkładamy lub wyjmujemy sobie z kurtki. Zewnętrzny, porządny, gruby zamek YKK. Tutaj spina nam kurtkę. Pod szyją dwa zapięcia, jedno od membrany, drugie od stójki kurtki z regulacją obwodu szyi, tak żebyśmy zawsze mieli szczelnie, z haczykiem umożliwiającym zamocowanie tego elementu po rozpięciu kurtki. Na rękawach regulacja obwodu na zatrzaski i na rzepy. W pasie V-system do regulacji obwodu kurtki w tym miejscu. Możemy sobie tym paskiem bardzo dobrze dopasować kurtkę do tułowia. Szereg kieszeni, zewnętrzne, wewnętrzna kieszeń wodoodporna, tutaj dostępna po rozpięciu głównego zamka, oraz jak zwykle w kurtkach trzywarstwowych duża kieszeń na plecach umożliwiająca schowanie membrany. Panele elastyczne w miejscach, tu gdzie kurtka ma pracować. Fajnie wyłożona neoprenem stójka oraz dobrze wykończone mankiety, także tu zawsze z rękawicą ta kurtka będzie dobrze współpracowała. Bardzo ładny design. Uważam, że wszystkie cechy kurtki turystycznej Horizon posiada. Dodatkowo szeroka gama kolorystyczna. Mamy taki fluo z niebieskim. Mamy również Horizona z kolorem khaki. Jest Horizon popielato-czarny oraz dla zwolenników klasyki oczywiście czarny, jednolity kolor. Każdy znajdzie coś dla siebie. Więcej informacji, przymierzanie oraz porady zapraszamy do nas, do salonu, do MotoGP. Dzięki, do zobaczenia.